Siemanko wszystkim, z tej strony agrohodowca i dzisiaj, jak widzieliście, nowe kaczuszki na farmie tutaj. Taka parka francuskich, cała biała kaczka i ten biało-czarny kaczor. Mają tak gdzieś około 4-5 miesiące, także młodziutkie. Te młode podtrzymają chyba, coś takiego. No, a ta czarna to z tamtego roku. Także takie dwie ładne. Teraz wszystkich jest tutaj 19 kaczek w jednym miejscu. Jeszcze chyba tam może kupię parę kaczek tych francuskich, bo mówię, po 20 zł to niedrogo. No a ładne. Tam miał ile? Ponad 30 kaczek, coś takiego. No i wybierasz sobie, jakie kolory chcesz. Wszystkie po 20 zł. No i jeszcze sobie myślę, że kupię koguta miksanioski. Też ładne ma pani. Także takie kaczki. Jeśli chodzi o gęsi, to pięknie rosną. Już coraz większe są. Sobie grzebie. Pójdę teraz tam do baranów i wam pokażę je. Bo już są na łące tam, bo trawa ładnie wyrosła. To siano już na dnie, tam jest opadnięte trochę. Także bez przedłużania, widzimy się u baranów. Także akurat barany są w tym miejscu dzisiaj. No tam wiadomo, przewiązuje, sieje. Później będą tam koło tych mirabelek, tego drzewka, jak choinka wyglądającego. Także ten na łańcuchu, a ten na takim, jak można powiedzieć, zaczepie, sznurze. No rosną, bo młodziutkie. Jak mówiłem, ze stycznia tego roku, czyli 21. No widzicie, trawka już ładna. Mają co jeść, zielono. Jeszcze jak szedłem tam od tych kur, to wam pokazałem urywki z perliczek. No także co tu więcej pokazywać. Myślę, że będę jeszcze nagram wam wieczorne obowiązki. No i tam zamykanie kur, bo jeszcze nie było tego tutaj na kanale. Tutaj jest zaczep przybity. Ja to tam młotkiem przybijam. Zależy. No też się nogą nieraz. Także takie baranki. O i tutaj młotek taki na wyciągnięcie ręki. Jak się stamtąd nie weźmie, także nie zapomnij się. Bliziutko jest, także przejdziemy sobie do drugiej strony, wezmę tam jeszcze do kur. Tu. Dobra, jest zamknięte. Koguty tam, słyszę, pieją moje. A kury, ja są jajka. Ta zielonuszka teraz dobrze się niesie. Ona nieraz sobie też przefruwa przez tamtą siatkę. No i zwiedza sobie tam tą łąkę. Łona to lata, nieraz też wieczorem, pod wieczór przefruwa na plac ogólny, nie tutaj u kur. No kogucik sobie chodzi z kurkami, tutaj ładnie. Jajka są w większości zapłodnione. Tak jak mówiłem, ta silka mi teraz siadła, to jej jajka tam na sprzedaż mam. Sprzedaję, bo mówię, nie będę nasadzał, bo już trochę za późno, żeby, szkoda, żeby się zmarnowały, żeby zamarzły te kurczątka. Tutaj ta miniaturka, a ten biały tam pieje. Teraz pan wam pokaże, ile jajek jest, jak do godziny, bo teraz jest 11, coś koło tego. Także ta silka, ja ją zganiam, dzisiaj jeszcze nie zganiałem, widzę, nie weszła na gniazdo. Jeszcze dzisiaj planuję po pszenicę skoczyć, bo mówię, tamten pan ma tam kilka hektarów, a ile to dokładnie nie wiem, ale mało. Także w tamtym roku też o tej porze poszedłem. No i już nie miał pszenicy, bo tam kupują od niego bardzo dużo osób, bo ma czyściutką, ładniutką tą pszenicę. No i pełnoziarnistą, piękną, także mówię, zanim zabraknie, to jeszcze tam kupię ze 100 kg.
A kur, jeżeli chodzi tutaj, no jak widzicie, 7 jajek. Tutaj dzisiaj 2 zniosła, to przełożyłem. No, tutaj sobie otworzę jeszcze. A to zamknę za chwilę. Dobra. Także no co, to by było na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia na kolejnym odcinku. Cześć.